Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czemam z nóż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Warszawy Zachodniej. Po prawie miesięcznej przerwie w stosunku do ostatniego odcinka wracamy ponownie i nie będę ukrywać, brakowało mi Zachodniej, brakowało mi nagrywania odcinków Zachodniej, natomiast już bez zbędnego gadania przechodzimy do tego, co tu się faktycznie dzieje. Odcinek trwa mniej więcej trochę ponad 15 minut, ponieważ opowiem Wam o tej stacji, którą właśnie teraz widzicie, jak i również o całym torowisku, gdzie mamy obiekty M01, M02, M03, jak i również rozjazdy nowe, no i ten nowy wiadukt, który będzie niedługo nasuwany nad stary, który będzie później wyburzony. Jest dużo ciekawostek, a przed nimi na przykład pierwsza, którą właśnie widzicie, czyli panele fotowoltaiczne na nowym dachu. Tutaj są sporadycznie w stosunku z miesiąca na miesiąc ustawiane, coraz to jest ich więcej i możecie tutaj mniej więcej zobaczyć właśnie w moich materiałach, jak to się zmienia na przestrzeni czasu. Tu nie muszą się naprawdę spieszyć, bo te panele i tak nie będą podpięte do sieci w najbliższym czasie, no bo musi być już raczej cały dach, ale możemy mniej więcej zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tu jest jeden z timelapsów, który zawsze robię raz w miesiącu, przynajmniej jeden, raz mi się tylko nie udało to zrobić, od kiedy nagrywam już Zachodnią, dzięki czemu później będę mieć dosyć ładne podsumowanie całej i tu proszę bardzo budowy, no ale tutaj akurat w tej części placu budowy teraz mniej się dzieje. Na pytania od razu z góry odpowiadam, kiedy zostaną zamknięte kolejne perony na przebudowie, odpowiadam nie wiem. I to akurat no poczekamy. No nie jestem w stanie Wam teraz odpowiedzieć. Jak widzicie, większych prac tutaj do tego przygotowawczych nie ma na placu budowy. No ale domyślam się, że raczej tutaj długo nie będziemy czekać. Przynajmniej tyle mogę aktualnie Wam powiedzieć z takich tych informacji. Natomiast przechodząc do tego, co jest ważne i ważniejsze, to co się właściwie dzieje po tej stronie placu budowy, czyli nie przy torowisku. No właściwie to tak patrząc z góry, dużo nie zaobserwujemy. Większość prac takich wykończeniowych jest zrobiona aktualnie w przejściu podziemnym. Mniej więcej to podobnie wygląda na przestrzeni ostatnich czasów, miesięcy. W kolejnym materiale zejdziemy sobie owszem po dłuższej przerwie też na dół, na poziom minus 1 i minus 2, byście mogli zobaczyć i tunel tramwajowy, i przejście podziemne, które pokazuję Wam co parę raz w miesiącu zazwyczaj, albo trochę rzadziej jak teraz wakacje. Nie zapuszczałem się na plac budowy zbytnio. Natomiast w dzisiejszym materiale to, co teraz tutaj możecie zaobserwować, no to jest to, że jest trochę większy porządek w stosunku do tego, jak było to wcześniej. Materiały są porozkładane, podkłady tam trochę dalej, obok nich jeszcze za chwilę przelecimy, są poukładane, zejście składki jest, jest tutaj nowe też wejście bezpośrednio na dach, techniczne oczywiście tylko i wyłącznie. Natomiast na dole no więcej nie zaobserwujemy. Oczywiście ostatnio było trochę opadów deszczów i trochę gorąco było, więc tutaj jest wszystko to pozamykane, żeby nie zalało ich i nie ugotowali się w środku, więc część tej zejść technicznych jest po prostu bardziej okryta, jak na przykład tutaj to główne. Nie mamy oczywiście tutaj schodów ruchomych, domyślam się, że tak akurat będę montować, jak już wszystko będzie zadaszone, no bo trochę byłoby głupio, jakby schody nowe, ruchome zostały teraz zalane jeszcze w trakcie budowy, więc na to poczekamy, no ale też tutaj nie muszą być montowane w tym momencie, a nawet w paru częściach mogą być montowane. Tak akurat możemy na przykład zobaczyć na stacji metra Wilanowska, gdzie są teraz na środku stacji nowe schody ruchome montowane, a przecież cała stacja jest zamknięta, jednak to jakoś im tam prace idą. Natomiast z tej perspektywy możecie zobaczyć nowy dach od tej perspektywy, jak i również nowa hala dworcowa przy ulicy Tunelowej. No tak jak widzicie, mniej więcej większych prac tutaj nie ma, jeżeli chodzi o ten plac budowy. I też najprawdopodobniej od kolejnego odcinka już nie będę Wam pokazywać tej części placu budowy, jeżeli wygląda to aktualnie jak wygląda. No po prostu siłą rzeczy tu się nic nie dzieje. Na górze się nic nie dzieje, na dole owszem jakieś prace większe trwają, ale ponieważ nie mam zdjęć z dołu, a tylko z góry, to nie będę Wam pokazywać tego, co mniej więcej widzicie cały czas tak samo, tylko jakieś krótkie tam pośrednie przeloty. Co się zmieniło? Możecie zobaczyć tutaj też dach na budynku wielofunkcyjnym. On trochę się zmienił, wydaje mi się, na przestrzeni ostatniego czasu. Ta blacha została tutaj zamontowana i tego akurat nie kojarzę, konkretnie z ostatniego odcinka, ale może ja po prostu coś przeoczyłem. Oczywiście latający spodek tutaj właśnie w tym miejscu mijamy, jak i również przed nami jest peron 9 i zwróćcie uwagę, że tutaj po
lewej stronie widzieliśmy przed chwilą nowe konstrukcje nowego dachu, które już są przygotowane. Za chwilę jeszcze zobaczycie go trochę lepiej, te konstrukcje akurat. No, niestety miałem z nimi bliższe styczności, to może na koniec filmu powiem. Znaczy, może niekoniecznie ja, dron miał bliższe styczności. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę, że przy peronie 9 mamy już nową, obszkloną w miarę windę, więc to faktycznie się zmieniło. Na środku peronu jest jeszcze zafoliowana tam w niektórych miejscach. Chyba dźwig jest już nawet montowany bezpośrednio powoli w środku. No i tutaj oczywiście prace w przejściu podziemnym trwają. Ale z racji tego, że w tym przejściu podziemnym ostatnio biegłem, to nie zauważyłem zbytnio, jak to wygląda, więc wam nie powiem. No ale wiem tyle mniej więcej, jak to wyglądało ostatnio, więc tam prace trwają. No i oczywiście wyjścia od drugiej strony w kierunku Pudemasa Tysiąclecia, jedno na razie donikąd, jak i również winda tam obszklona już całkiem ładnie wygląda. Przy okazji widzimy jakąś SKM, która tutaj się przedziela. No i tutaj właśnie z góry możecie zobaczyć po prawej stronie elementy nowego dachu, które będą montowane na nowych peronach, czyli 6, 5 i 4. Już niedługo. Coś powiedziałem nie tak. Jakim szóstym? Na 6, 7 i 8 już jest nowy dach. Chodziło mi oczywiście o perony 5, 4 i 3. To będą te nowe miejsca. Z tym 6 też się tak pokręciłem trochę. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę, to jest tam te podkłady, których mam mówiłem, czyli teraz jak widzicie po lewej stronie taki, no można powiedzieć, że właściwie taka scena ułożona, akurat niedługo do teatru i do tego trochę sobie poobserwuję. No i oczywiście widzicie mniej więcej dosyć dużą ilość czarnych plant. Oczywiście nie są dziury na wylot, to są elementy, gdzie jeszcze stoi woda. No i tak zawsze jest po placu, na placu budowy, jeżeli spadnie wszelkiego rodzaju opad deszczu. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj jak widzicie jeszcze są panele fotowoltaiczne ustawiane. One będą naprawiać całym dachu, tak w grubszej, w głównej mierze. Ale dobrze, przejdźmy sobie do już obiektów tych odpowiednich, czyli kolejowych. Obiekt M03, który właśnie widzicie teraz przed swoimi oczami. Tak on tutaj się prezentuje, jak możecie zobaczyć. Co o nim mogę powiedzieć? Jest to zjazd bezpośredni dla pociągów, które będą jechać w przyszłości na linie szybkich prędkości i do CPK, i do Łodzi. Do Łodzi jednak chyba ważniejszy jest odcinek, ponieważ do Łodzi wszyscy pojadą i wszyscy chcą pojechać. Jeżeli chodzi o szybką prędkość, do KDP, no niekoniecznie, w sensie do CPK. KDP to jest kolej szybkich, właśnie ta kolej szybkich prędkości, która tutaj będzie postawać. Natomiast do CPK nie wszyscy chcieliby pojechać. Tak wygląda ten tor. To jest bezpośrednio jeden tor, który będzie zjeżdżać właśnie pośrodku całego torowiska na sam dół. Z jednej i z drugiej strony będziemy mieć po 3 tory, czyli to będzie łącznie 7 torów z tym pośrodku zjeżdżającym. Jak również tutaj dwa z boku, jadące właśnie w kierunku Łowicza, będą tutaj też odbiegać. Z tym, że tamten jeden tor to jest również właśnie do KDP, czyli tor szybkiej prędkości, a drugi powstanie już, znaczy trzeci właściwie od nas patrząc, powstanie i będzie w kierunku właśnie Łowicza, taki przejazd bezpośrednio od tej strony. Zwróćcie uwagę, że budynek od tej strony jest już właściwie, bym powiedział, całkiem gotowy, powoli mogą go zasypywać, nie ma oczywiście torów. No ale to wszystko będzie dobrane później. Natomiast możecie zobaczyć to, że tutaj już nasyp jest w miarę ułożony, ściany tutaj są też i porównanie z tym, jak to było w ostatnich odcinkach, jest to mniej więcej już trochę lepiej zasypane i tu dalej już widzimy mniej więcej jakby na obiekt M02, który dosyć mocno się zmienił w stosunku do tego, jak to wyglądało poprzednio. Na koniec jeszcze zerknijmy sobie ostatni raz rzutem oka na obiekt M01 w tym filmie. No jak widzicie, trwają prace tam dalej przy tym tunelu, który będzie tutaj pod ziemią. No smutne, że większość tego tunelu będzie na razie nieczynna i nieużywana przez PKP, ale cieszy myśl, że jest to robione na przyszłość, tak samo jak tunel tramwajowy, i kiedyś to zostanie wykorzystane. Dokładnie kiedy tam tego nie powiem, no ale musimy myśleć o tym, że faktycznie kiedyś to się wydarzy. Dobrze, dalej tutaj mamy obiekt M02, który się właśnie w tym miejscu zaczyna. On trochę będzie nachodzić na ten poprzedni, dlatego jest tutaj się tak ucina właśnie w połowie i nie jest po prostu tam dalej wyciągnięty. Muszą najpierw się skończyć pracę przy poprzednim obiekcie, żeby zaczęli pracę przy tym. To jest dosyć długi podjazd, powolny, jak to ja tu mówię, dzięki czemu pociąg będzie mógł z dosyć ładną prędkością wjechać na górę i też nie zwalniając, jeżeli chodzi o łuki, bo tutaj ten tor będzie przejeżdżać bezpośrednio nad innym torem, który będzie na dole. Czyli łagodny przejazd, jeden górą, drugi dołem, jak to się mówi. Z boku też widzicie już jeden w miarę ustawiony tor po prawej, który tutaj już został trochę wyciągnięty. Oczywiście po nim pociągi jeszcze nie jeżdżą, ale tutaj prace już do tego, żeby powoli na nowych torach puścić pociągi, będą już powoli trwały.
i powoli pewnie jeszcze powiem parę razy w tym odcinku. Natomiast wracając do tego, co się zmieniło w stosunku do ostatniego odcinka? No w środku jest już całkowicie zasypany. Widzimy, że ściany są po bokach już miele tutaj zakonserwowane, mają jednolity kolor. No i to na pewno jest jedna z tych główniejszych zmian, która się zmieniła, jak i również tutaj ta dziura pomiędzy tymi dwoma częściami tego samego obiektu zaczyna być powoli już zmieniana w jeden ciągły obiekt, więc to też dobra zmiana, że tutaj prace przy tym przyspieszyły, a tu jest właśnie to miejsce łączenia, w którym to właśnie pociągi będą przecinać się jeden dołem, drugi górą, tu właśnie widzicie dobrze to od boku, są te miejsca z słupami, gdzie po prostu będzie można sobie też popatrzeć na pociąg przejeżdżający dołem. No na pewno to będzie dosyć spektakularnie wyglądać i spektakularnie z prędkością przejeżdżać dla maszynistów. No będzie to dosyć ciekawy obiekt, oczywiście takich jest na pewno parę w Polsce, jednakże w Warszawie, tak sobie myślę na główną mierę, to chyba może być jeden z nielicznych takich, jeżeli nie jedyny. Dajcie znać w komentarzach, na pewno o wiele lepiej znacie węzeł kolejowy warszawski i mi powiecie, czy coś podobnego mamy już w Warszawie. Natomiast na horyzoncie już tam widzimy obiekt M01, który całkiem ładnie się tutaj prezentuje. No, na pewno jest to najbardziej spektakularna konstrukcja, jeżeli chodzi o całą zachodnią. Mieliśmy już kładkę nasuwaną nad całą zachodnią, jak i również na Warszawie Głównej, która przechodziła nad wszystkimi peronami. Tam trwały nad tym prace i były przyciągane, przesuwane nad działającym obiektem sieci kolejowej. A ten będzie robić dokładnie to samo, tylko to jest duży wiadukt kolejowy. Jeszcze nie jest w całości złożony, bo tutaj możecie zobaczyć, że jeszcze trwają prace przy montowaniu pozostałych elementów. Z jednej, jak i również z drugiej strony. Jest to wiadukt oczywiście na dwa tory i on, jego tu oficjalnie miało nie być. Miał być użyty ten stary, który zaraz zobaczycie. Jednakże po badaniach technicznych wyszło, że ten obiekt jest tak w swym stanie, że trzeba jednak go wyburzyć. Należy zwrócić uwagę, że na tym starym obiekcie są jak gdyby takiego rodzaju pewnego szyny, a tamten nowy jest stawiany z boku. Oczywiście tutaj widzimy już ścianę mniej więcej, gdzie będzie się kończyć nowy wiadukt i zaczynać, więc widzicie, jakie to jest, będzie długie, ale pytanie pozostaje jedno. Czemu on jest stawiany z boku, a nie bezpośrednio na tym nowym? No oczywiście nie można robić takich wielkich prac dźwigowych nad działającą linią kolejową, a zamknięcie tego odcinka, no, raczej nie wchodzi w tę grę. Więc cały nowy wiadukt będzie nasuwany nad stary. Po czym, kiedy będzie zamknięta linia kolejowa już na dole, będą mogli wyburzyć obiekt, który będzie się znajdować już pod nowym wiaduktem. Brzmi ciekawie? No będzie ciekawie. Z samego przesuwania wiaduktu, najprawdopodobniej przez te parę dni, bo to parę dni będzie trwać, będę robić po półgodzinne transmisje na żywo każdego dnia, kiedy będzie to przesuwane, żebyście mogli to zobaczyć. To już we wrześniu. Niedługo się to rozpocznie. Więc najciekawsze tutaj elementy ja faktycznie będę się pojawiać, bo no bądźmy szczerzy, każdy z was nie chciałby to zobaczyć, jak tutaj będą trwały prace przy przesuwaniu tak wielkiego obiektu nad działającą tkanką miasta, więc będę robić takie transmisje na żywo jeszcze z datami konkretnymi, to nie mówię wam, bo jeszcze oni tam dokładnie nie wiedzą, jeszcze wiecie, tam trwają prace przy konstrukcji samego wiaduktu, ale jak już będzie to trochę bliżej, to się pojawi film z zapowiedzią, kiedy to wszystko będzie się działo. Lecimy dalej, tutaj już tylko i wyłącznie interesuje mnie jeden rozjazd, to jest ten rozjazd, o którym już parę razy mówiłem, rozjazd z największym łukiem w Polsce, jaki jest stosowany, mianowicie zaczyna się tutaj, zwróćcie uwagę, jaki on jest długi i łagodny pod kątem wjazdu do pociągów. Na tym rozjeździe pociągi będą mogły jeździć z prędkością 130 km na godzinę maksymalnie. Jest to promień łuku tego rozjazdu 2,5 km. Jeśli dobrze pamiętam, chyba że większy, ale wydaje mi się, że to jest 2,5 km. Jest to naprawdę ogromny rozjazd. Ma tutaj 4 zamknięcia, jak widzicie, w tym miejscu zamontowane. Także jest to potężny obiekt, ja tylko dla was tak dla przypomnienia powiem, że 2,5 tysiąca km to jest na 130 km, na 100 km to jest 1200 metrów łuku, natomiast na takie 80 km to już jest tylko 760 metrów łuku, a na takie 40 km to bardzo ostry łuk, to jest już pomiędzy 300 a 190 metrów. Także różnice tutaj są ciekawe, te wszystkie dane tutaj o łukach ciągnę akurat z informacji, którą znalazłem na UTK, więc całkiem ładnie mogę tutaj powiedzieć, jak to wygląda. No i takich to zjazdów, takich właśnie z 2,5 tysiąca km jest bardzo mało w Polsce.
jest ich na palcach dwóch rąk maksymalnie, można je policzyć. To było tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale, oczywiście Zachodnia, już wracamy normalnie, będzie się pojawiać co dwa tygodnie. Z tym, że teraz będą transmisje na żywo z przesuwania tego produktu, więc trochę będzie częściej. I zobaczymy się już niedługo. Jeszcze na dniach będzie przelot nad całą przebudową Zachodniej. Oczywiście wszystkie zdjęcia są z sierpnia, końca sierpnia. Do zobaczenia już niedługo. W kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!